Dzień dobry Państwu. Kolejny temat, kolejne spotkanie na ulicy Ratuszowej, jakże ważne dla naszej branży, jakże ważne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Trochę odgrzany temat, ale jak bardzo ważny dla nas i ważny, już raz powiedziałem, dla naszej branży, ale jest tak ważny, że trzeba go powtórzyć. Proszę Państwa, jazda z osobą towarzyszącą to jeden z punktów, który resort przywołuje, ale punkt, który ma możliwości nawiązania do dobrych tradycji bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli do takiej sytuacji, gdzie możemy podnieść jakość nauczania, możemy podnieść nie tylko jakość, ale również zmniejszyć budżet w tym nauczaniu, dlatego że osoba trzecia to osoba, która może być tatą, mamą, bratem i która pomoże douczać. Oczywiście pytań jest wiele, bo branża się podzieli, czy jesteśmy za, czy jesteśmy przeciw, czy my będziemy tracili, czy możemy tylko zyskać. Wiadomo, że jeżeli zyska bezpieczeństwo ruchu drogowego, to już jest bardzo dużo, natomiast te kwestie finansowe będą sporne, zawsze były i zawsze będą. Ale nasuwają się również inne jeszcze pytania. Pojazd. Jakim pojazdem będziemy szkolić? Czy jest on przystosowany do nauki jazdy? Czy rodzic będzie miał możliwość zareagowania w sytuacji kryzysowej? Mało. Czy poziom wiedzy merytorycznej rodzica jest wystarczający, żeby podnieść do góry deficyty dziecka, które ma? Pamiętajmy o tym, że rodzic to osoba, która ma prawo jazdy 20 lub 30 lat i poziom jego wiedzy jest diametralnie różny od osoby, która skończyła kurs teoretyczny 1,5 miesiąca temu. Nowelizacji, jak Państwo wiecie, mamy bardzo dużo. W maju 20 i 1 czerwca weszły bardzo ważne nowelizacje w kontekście pierwszego artykułu 13 czy 26 i przekaz medialny nie zawsze jest spełniający oczekiwania nasze. No i odpowiedzialność, chyba bardzo ważna rzecz. Kto poniesie odpowiedzialność, gdyby się coś złego stało? Kto będzie? Tu mamy jasne nakreślone, kiedy jesteśmy w samochodzie nauki jazdy, jest to jasno nakreślone, kto jest kierowcą, kto jest kierującym. Tutaj kierowcą będzie również rodzic, dziecko będzie kierujące, a kto przyhamuje, a czy będzie montowany trzeci pedał, czyli drugi pedał hamulca i tak dalej. Czyli bardzo dużo nasuwa się różnych pytań, które ważne by były, na które dobrze by było odpowiedzieć. Tu trzeba expressis verbis napisać, inaczej nic z tego nie wyjdzie. Także myślę, że tak jest w czwartek, gdy 24 o 11 będzie tak zacne grono fachowców, którzy pochylą się nad rzeczonym tematem i myślę, że konstruktywne wnioski zostaną wyciągnięte. Zachęcam bardzo kolegów i koleżanki z branży o wysłuchanie, bo temat jest o nas, dla nas i na naszą przyszłość. Dziękuję bardzo.